Tutaj myślę, że zrobię taką małą wstaweczkę, taki mały przerywnik między odcinkami, bo to zasługuje na pokazanie, jak to wszystko wygląda, jak odbywa się ta manipulacja. Spójrzcie, tutaj komentarze już lecą takie dosyć ostre. Powinni zabrać dziecko bez żadnych ale. W obecności dziecka, o matko, że palił w zamkniętym aucie przy dziecku. Tak napisali, że palił w zamkniętym aucie przy dziecku. To pisze. I teraz tak, kto pisze? Biuro Obrony Praw Dziecka, za którym stoi Karolina Krupa-Gaweł. Ona to pisze. Teraz patrzcie dalej. Jest komentarz, nie palił w aucie, w ogóle nie palił. Byłam przy zatrzymaniu, kobieta nie wiedziała ani nic o narkotykach, a kierowca, ani nikt z podróżujących nie palił. Nie palił, widzicie? I spójrzcie, że to jest 3 dni temu napisane. Nikt się do tego nie odnosi. Dalej leje się hejt na całą tą sytuację, na tą biedną kobietę. Drze się ryja, żeby zabrać jej dziecko. Czy wy widzicie to? Napisała jakaś pani prowadząca Biuro Obrony Praw Dziecka, co jest tylko i wyłącznie wyłudzaniem, pralnią kasy, bo ci ludzie nie mają żadnego biura, poza tym no, biuro to zbyt hucznie, bo pani Karolina Krupa przebywa cały czas z ukrywającym się przed polskim wymiarem sprawiedliwości Rafałem Gaweł w Norwegii. Jak ona może prowadzić jakiekolwiek biuro? To polega tylko na tak zwanym wmawianiu wam jakichś historii dziwnych. Jak widzicie tutaj, jest to tylko i wyłącznie napisane przez panią, która odpowiada za to biuro. Podejrzewam, że to będzie taka sama sytuacja, że pani Karolina Krupa powie, że to nie jej portal, że to ktoś sobie założył, czyli będzie taka linia obrony jak Konrada Andrzeja Dulkowskiego, kolejnego szmalcownika, który też pluje na ludzi, a później w sądzie twierdzi, że to nie on, oczywiście, że to nie on. Udowodnimy ci to, ale wracając do tego, spójrzcie, to jest tylko i wyłącznie kasa, 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 kasa. Ci ludzie siedzą sobie przy komputerach, śmieją się z waszej naiwności, ale najgorsze jest to, że ci ludzie niszczą innym życia. Właśnie poprzez takie manipulacje niszczą innym życia, bo to jest bardzo opiniotwórcze medium. Facebook jest bardzo, bardzo rozległy, jeżeli chodzi o zasięgi i jeżeli chodzi o takie manipulowanie faktami lub dokładanie czegoś od siebie, tak jak tu w tym przypadku. Pani Karolino, pani się posuwa zbyt daleko, idzie pani drogą przestępcy swojego męża i oby pani tak nie skończyła jak on, ale jeżeli będzie pani dalej tak robić, to oczywiście jak najbardziej tego pani życzę. Czyli więzienia, bo coś takiego to jest niedopuszczalne. Tym bardziej, że jest świadek. Pani powinna była dawno ten post, pieprzony post pomawiający, manipulujący, wyłudzający, skasować. A on wisi tu kilka dni z informacją, dajcie mi kasę. Ludzie, nie dajcie się nabierać na tych złodziei, na tych cwaniaków, bo to nie o to chodzi, żeby komuś coś pomóc, tylko o to chodzi, żeby nachapać się kasy, a przy okazji zepsuć komuś życie. I spójrzcie, tutaj Rafał pokazał panią Karolinę Krupę-Gaweł przy pracy prawdopodobnie w tym biurze takim sławnym, które chroni dzieci. Powiem tak, kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Mało tego, brak odpowiedzialności jakiejkolwiek, bo on tutaj nakradł, oszukał, wyłudził i uciekł. Jest w tej chwili poza zasięgiem polskich organów ścigania. A pani Karolina Krupa-Gaweł w tej chwili no też jest poza zasięgiem. Więc nie dziwcie się, że takie pomówienia i wymyślane historie jak ta będą się pojawiały, gdyż oni są faktycznie poza zasięgiem. Poza zasięgiem. I tak jak tu napisał Gaweł, jedną z najcenniejszych rzeczy w Królestwie Norwegii jest co? Święty spokój, bo jest poza waszym zasięgiem. A wy płaćcie mu, płaćcie kasę, wpłacajcie na zrzutki, dawajcie,
ona takie piękne biuro, biuro pani Karoliny. Miłego dnia, miłej soboty, miłego weekendu.